Cześć, z tej strony Martyna. Dzisiaj opowiem Ci krótko o transferach oszczędności w pracowniczych planach kapitałowych. Jeśli posiadasz więcej niż jeden rachunek PPK, to w każdej chwili możesz zdecydować o przeniesieniu swoich środków z jednego rachunku PPK na inny rachunek PPK. Taki transfer jest możliwy tylko między rachunkami PPK. Nie możesz ich przekazać na swój rachunek w IKE, IGZE czy PPE. Podobnie jak w przypadku zwrotu, który omówiłam w odcinku pierwszym, wniosek o transfer środków powinien złożyć instytucji finansowej. Warunki, termin i sposób dokonywania wypłaty transferowej powinna określać m.in. umowa o prowadzenie PPK, którą udostępnia ci twoja instytucja finansowa. Jako uczestnik PPK. Możesz dokonywać wypłaty transferowej na rachunek PPK prowadzony przez inną instytucję finansową w dowolnym momencie oszczędzania w PPK. Ustawa o PPK nie ogranicza liczby dokonywanych transferów. Możesz wnioskować o transfer tyle razy, ile uznasz to za potrzebne. Pamiętaj, że decydując się na transfer środków zgromadzonych na rachunku PPK na inny rachunek PPK, Przetransferujesz wszystkie środki zgromadzone na rachunku, z którego dokonujesz transferu. Nie możesz przetransferować tylko części oszczędności. Dokonanie wypłaty transferowej środków zgromadzonych na rachunku PPK nie stanowi przeszkody do dalszego oszczędzania w tym samym PPK. Rachunek, z którego dokonano takiej wypłaty, nadal jest dla Ciebie prowadzony. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w publikacji PFR Portal PPK, PPK w praktyce, korzystanie z oszczędności w PPK oraz na stronie myppk.pl. Link znajdziesz w opisie filmu. Do usłyszenia!